Ikona kina, przepiękna aktorka nie żyje. Cała Polska pokochała ją za kultową rolę. Świat show biznesu pogrążył się w kolejnej żałobie. Nie żyje aktorka z serii filmów, którą pokochały miliony Polaków. Po tej roli uzyskała światową sławę. Miała 80 lat, rodzina wydała oświadczenie. Te gwiazdy odeszły w 2024 roku. Początek listopada to czas refleksji i wspomnień o tych, którzy już odeszli. W Dniu Wszystkich Świętych tradycyjnie składamy hołd nie tylko naszym bliskim, ale także wybitnym postaciom ze świata kultury, sztuki i mediów. Rok 2024 przyniósł wiele smutnych wiadomości o śmierci znanych osobistości. W Polsce pożegnaliśmy m.in. Jerzego Sztura, cenionego aktora filmowego i teatralnego, oraz Felicjana Andrzejczaka, ukochanego piosenkarza, którego utwory pozostaną w naszej pamięci na zawsze. Odeszli również Marzena Kipiel, Sztuka, Janusz Rewiński i Stanisława Ryster. Zaledwie w tym miesiącu doszło do dwóch uroczystych pogrzebów telewizyjnej gwiazdy Elżbiety Zającówny. Mąż, córka, przyjaciele z show biznesu i tłum fanów pożegnało ją podczas nabożeństwa w Warszawie i Krakowie, skąd pochodziła. Niestety czarna passa nadal trwa. Teraz znów nadszedł smutny moment dla świata kina. Nie żyje uwielbiana aktorka. Kariera Genevieve Gratt. Genevieve Gratt przyszła na świat 5 lipca 1944 roku w Paryżu. Swoją przygodę z aktorstwem rozpoczęła na deskach teatru, gdzie szybko zauważono jej talent i naturalną charyzmę. W latach 60. zaczęła występować w filmach, zyskując popularność dzięki swojej urodzie i umiejętnościom aktorskim. Wkrótce stała się jedną z najbardziej obiecujących młodych aktorek tamtego czasu. Przełomowym momentem w jej karierze była rola Nicole w filmie Żandarm z Saint-Tropez 1964, który odniósł ogromny sukces. Postać niezależnej i pełnej energii dziewczyny zdobyła sympatię widzów, a Gratt powtórzyła tę rolę w kontynuacji pod tytułem Żandarm w Nowym Jorku 1965, co dodatkowo wzmocniło jej pozycję w świecie kina. Genevieve Gratt nie żyje. Choć największą popularność przyniosły jej filmy z serii o żandarmie, Genevieve Gratt rozwijała swoją karierę także poza nimi. Pracowała z uznanymi reżyserami i występowała w różnorodnych gatunkach filmowych, od komedii, przez dramaty, aż po kino przygodowe. Ta wszechstronność umożliwiła jej pełne wykorzystanie swojego talentu i zdobycie szacunku w branży filmowej. Pod koniec lat 70. Gratt stopniowo ograniczała swoją aktywność zawodową, aż w 1980 roku całkowicie zrezygnowała z aktorstwa, aby skupić się na życiu rodzinnym i realizacji innych pasji. Rodzina uszanowała jej decyzję i zawsze podkreślała wkład, jaki wniosła w europejskie kino. Jej rezygnacja z kariery była wyborem życiowym, który szanujemy. Widzowie będą ją zawsze pamiętać jako ikonę francuskiego kina tamtych lat, przekazali bliscy po smutnych doniesieniach. Ostatni film z jej udziałem to Kawa Pas Etre Triste z 1983 roku. Aktorka zmagała się z poważną chorobą i zmarła 8 listopada 2024 roku w wieku 80 lat.